A teraz w raporcie o pewnym śpiącym królewiczu, który włamał się do jednego z domków letniskowych w Radlinie i zasnął. Więcej o tej historii, która z bajką raczej nie ma nic wspólnego, opowie rzecznik Wodzisławskiej Komendy, młodszy aspirant Joanna Paszenda. Dyżurny komisariatu policji w Radlinie otrzymał telefoniczną informację o włamaniu do domku letniskowego na ulicy Matejki. Na miejsce od razu udał się patrol policjantów. Zastał na posesji właściciela, który oświadczył, iż najprawdopodobniej doszło do włamania, gdyż drzwi wejściowe domku są uszkodzone. Policjanci weszli do środka i tam zastali mężczyznę, który spał. Po jego dobudzeniu okazało się, że jest to 54-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był kompletnie pijany, w jego organizmie stwierdzono ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna, kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, bo jak się okazało, z domku zniknął telewizor w wartości 1000 zł. Mężczyzna był już wcześniej karany również za przestępstwa przeciwko mieniu. Tego przestępstwa dopuścił się w warunkach tzw. recydywy, co oznacza, że górna granica zagrożenia karą będzie teraz dla niego zwiększona. W efekcie mężczyzna może spędzić nawet 15 lat w więzieniu.